Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Matka Jezusa przyszła wraz z krewnymi, ponieważ była zaniepokojona postawą syna. Jezus nie wyszedł na zewnątrz, żeby się z nimi spotkać. Oni chcieli go zapewnie pouczać, zachęcać do opamiętania się, by wycofał się z nauczania tych treści, które głosił. Oni czują się za niego odpowiedzialni. Przypuszczają, że jakieś grozi jemu i im równocześnie ze strony faryzeuszów, ze strony Sanhedrynu, jakieś niebezpieczeństwo. Korzystając z tej okazji, Jezus wskazuje na swoją nową rodzinę. Moją matką, moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Zobaczmy, że często taka więź duchowa jest silniejsza i głębsza od więzi krwi, od więzów krwi. Niekiedy może z rodziną, przynajmniej niektórymi członkami rodziny, nie czujemy się tak blisko, tak zżyci, jak z tymi, z którymi spotykamy się w wierze. Mamy wspólne tematy, potrafimy rozmawiać o sprawach, które ogólnie moglibyśmy nazwać Bożymi. Jezus mówi, że ci, którzy wierzą, którzy przyjmują Słowo Boże, są rodziną, są Jego matką, są dla Niego braćmi. I więź z Jezusem, gotowość przyjęcia Jego rozwiązań tworzy nową wspólnotę, która jest głębsza od rodzinnych więzów. I tym, co scala tę wspólnotę, to jest pragnienie wypełnienia woli Pana Boga. Bo przecież najważniejsze w życiu chrześcijańskim to wypełnić to, co Bóg dla mnie zamierzył, zaplanował. I gdy spotykamy się wspólnie w imię Jezusa i poszukujemy Pana Boga, wówczas między nami rodzi się głęboka więź. Kto jest tym zwornikiem? Kto tworzy tę więź między nami? Słowo Boże. Słowo Boże. Wspólnota osłabia się wtedy, gdy niektórzy z członków tej wspólnoty zachowują się jak sędziowie, osądzają, oskarżają, prawda, oceniają. Jak to jest ważne, nie osądzać, nie oskarżać, nie oceniać, ale dzielić się w cztery oczy tym niepokojem, który jest we mnie, a który spowodowało jakieś zachowanie czy wypowiedzi, które usłyszałem od innej osoby. Pojawiają się tacy znawcy, którzy bez żenady twierdzą, że ktoś jest nienormalny. Powiedzmy szczerze, o Jezusie myślano, że postradał zmysły, czyli po prostu jest psychiczny, że jest nienormalny. Jeżeli to się nie zgadza z myśleniem pewnej grupy osób, mówią nienormalny, łagodniej może fanatyk, prawda? O czym on mówi? Jak chcesz, to żyj w taki sposób, ale innym tego nie wkładaj do głowy. Niekiedy brakuje uważnego wsłuchiwania się w to, co ktoś mówi, dlaczego on to mówi. Wydaje się, sądy po pozorach, nie ulegając wpływom jednostek, albo ulegając wpływom jednostek, które manipulują wspólnotą. Ważne jest to, żeby nie dać się manipulować, nie dać sobie narzucić pewnych poglądów co do oceny określonych osób. Mieć dystans do tego, co ktoś mówi o Panu Bogu i o Kościele. Dystans to znaczy starać się samodzielnie myśleć, słuchać jednych, drugich, trzecich, prawda? I wyprowadzać samodzielne wnioski. Nie dać się sobą manipulować, tak jak to stało się z rodziną Jezusa. Osoby wierzące powinny zawsze konfrontować się z osobą Jezusa, z Jego Słowem. Inaczej będziemy
doszukiwali się zła i działania demona tam, gdzie jest działanie Ducha Świętego. I trzeba poznawać zamiary Jezusa, Jego wolę. Jak? Przez Słowo Boże. Bóg wyraża swoją wolę przez Słowo, które czytamy i im częściej rozważamy, tym więcej rozumiemy. Im częściej rozważamy, tym więcej rozumiemy to, co mówi Bóg. I to jest szukanie Pana. On chce, byśmy w taki sposób się w Nim odnaleźli. Dla nas w tym miejscu ważna jest ta metoda Matki Najświętszej. Ona słuchała, rozważała i zachowywała słowa swojego Syna. Po co to wszystko? Po to, żeby nie ulec zgorszeniu, lecz żeby ulec głębokiemu podziwowi dla łaskawości Boga.